chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa na konferencji ponarskiej, gdzie głównym organizatorem tej konferencji jest Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Jest to szczególna konferencja, tym bardziej, że organizacja obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. I pozwólcie Państwo, że odczytam listę zaproszonych gości. Witam serdecznie panią konsul Irminę Szmalec z ambasady RP na Litwie, przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Jana Ambroziaka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz dyrektora gabinetu szefa urzędu Wojciecha Lesiaka, przedstawicieli do Sejmu Republiki Litewskiej europosła Emanuelisa Zingerisa, przedstawicieli do Sejmu Republiki Litewskiej posła Waldemara Tomaszewskiego, dyrektor Państwowego Muzeum Żydowskiego imieniem Gaona w Wilnie dr Kamile Rupekajte-Mariniuk wraz z pracownikami i dzisiejszymi również prelegentami. Serdecznie witam dyrektora i pracowników Domu Kultury Polskiej Artura Ludkowskiego, przedstawiciel Związku Polaków na Litwie panią wiceprezes Renatę Cytacką, przedstawicieli samorządu rejonu Solecznickiego, przedstawicieli samorządu rejonu Niemęczyńskiego. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli nauki, uniwersytetów i towarzystw naukowych z profesorem Henrykiem Malewskim i profesorem Jarosławem Wołkonowskim. Witam również serdecznie prezesa Fundacji Macierzy Szkolnej, pana Józefa Kwiatkowskiego oraz prezesa Fundacji Samostanowienie, pana Stanisława Pieszko. Witam również wielebnych księży z Wileńszczyzny i z Polski, księdza Józefa Aszkiełowicza, księdza Henryka Naumowicza, księdza Jerzego Witkowskiego oraz z Warszawy, księdza Jerzego Błaszczaka Palotyna. Witam również bardzo serdecznie dyrektora Adama Błaszkiewicza z Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, siostrę Michaela Rak, dyrektor hospicjum w Wilnie. Bardzo serdecznie witam harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz młodzież ze szkół polskich na Wileńszczyźnie wraz z nauczycielami. Witam serdecznie mieszkańców Wilna i innych miejsc na Wileńszczyźnie, a przede wszystkim naszych jubilatów, czyli członków Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, jak i również ich sympatyków. Pozwólcie Państwo, że odczytam też również naszych współorganizatorów, więc współorganizatorem dzisiejszej konferencji jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a nasi partnerzy to Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Pamięci Narodowej, Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie i proszę Państwa Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Ja zaproszę tutaj może na scenę przedstawiciela ambasady pana Pawła Purskiego. Bardzo proszę. Pan Paweł Purski odczyta list szefa gabinetu prezydenta RP, pana Adama Kwiatkowskiego. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach ponarskich odbywających się w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w Szawlach. Oddanie hołdu pomordowanym w miejscu ich kaźni to nie tylko wypełnienie szlachetnego obowiązku wiecznej pamięci. To przede wszystkim czas głębokiej zadumy nad trudnymi doświadczeniami przeszłości, nad okrucieństwem wojen, tragizmem losu państw i narodów broniących swojej suwerenności przed niewyobrażalną w skutkach agresją wrogów. To także przestroga dla przyszłych pokoleń przed pobłażliwym traktowaniem zła, dehumanizacją świata wartości, deficytem szacunku dla osoby ludzkiej i godnego jej traktowania. Powinniśmy szczególnie o tym pamiętać w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
którą rozpoczął zdradziecki atak hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Tegoroczne uroczystości ponarskie mają wyjątkowy charakter i są związane z jubileuszem 25-lecia społecznej pracy Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Nie sposób przecenić zasług tej organizacji dla przywrócenia i niesienia po dziś dzień bolesnej pamięci o masowej zbrodni dokonanej przez niemieckiego okupanta i jego kolaborantów w Ponarach na 100 tysiącach niewinnych ludzi, w tym na 20 tysiącach naszych rodaków. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim, których staraniem trwa pamięć o zamordowanych w Ponarach. Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska gratulacje i słowa wdzięczności kieruję na ręce pani prezes Marii Wieloch. Dziękuję za zaangażowanie oraz wytrwałość w pracy służącej zachowaniu i pielęgnowaniu pamięci narodowej. Jestem przekonany, że państwa społeczna aktywność przyczynia się do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla drugiego człowieka. Łączę się z myślą i modlitwą ze wszystkimi zgromadzonymi na rozpoczynających się dzisiaj uroczystościach. Wspólnie z państwem chylę czoła przed męczeństwem ofiar zbrodni ponarskiej. Cześć ich pamięci. Lat działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska to wykład, który wygłosi prezes Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej, pani Maria Wieloch. Proszę państwa, będę starała się trochę skracać, bo slajdów jest aż 111, ale wiele z nich przerzucimy. To będzie krótka historia 25 lat naszej działalności. Tutaj są zdjęcia pierwszych osób, które działały jeszcze zanim powstało oddzielne stowarzyszenie. Początkowo byliśmy częścią organizacji powstałej we Wrocławiu o nazwie Straż Mogił Polskich na Wschodzie. W 1994 roku zdecydowaliśmy się, że jesteśmy na tyle silni, że możemy stworzyć oddzielną organizację. Istniejąca od 5 lat wcześniej Rodzina Katyńska była dla nas takim wzorem do rozpoczęcia działania. Założycielka pani Helena Pasierbska uznała, że będąc organizacją uda nam się zrobić znacznie więcej niż jak ona w pojedynkę czy pan Dziewulski pisywali listy do najróżniejszych władz, urzędów, władz kościelnych, państwowych, na które nie było żadnej reakcji. Mieszkający tu na Wileńszczyźnie Żydzi zbudowali pierwszy pomnik żydowski. W ślad za nimi Polacy tu mieszkający postawili dębowy krzyż i płytę ołtarz w 1990 roku. Po 10 latach już krzyż był częściowo zniszczony. Wtedy Stowarzyszenie Rodzina Ponarska zwróciło się do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zamianę tego krzyża na bardziej trwały. Tablica, ołtarz, jaki był, taki jest. Dzisiaj żeśmy widzieli, że jest w całkiem dobrym stanie. Kawałek tego terenu został otoczony murem i na wewnętrznych ścianach zostały umieszczone tablice według alfabetu ze znanymi nazwiskami ofiar. W tej chwili znamy już ich nieco więcej. Kolejny slajd jest z uroczystości. Odsłonięcie tej kwatery polskiej nastąpiło w październiku 2000 roku. Była to duża uroczystość rangi międzynarodowej. W tym czasie był jeszcze batalion wojsk
polsko-litewski. Także byli żołnierze obu państw, orkiestra, ministrowie z obu stron, z tym, że litewski minister, w tej chwili nie pamiętam, czy spraw zagranicznych, czy obrony narodowej, chyba dwa dni później już zakończył swoją kadencję. Wtedy jeszcze i tu na Wileńszczyźnie i z Polski przyjechało wielu AK-owców, co najmniej dwa autokary. No w tej chwili to już w ćwierci autokaru można by ich pomieścić, bo tak szybko odchodzą. Zastanawialiśmy się przez lata, kto będzie pamiętał o tym, co było w Podarach. Tu na prawym slajdzie jest pani Helena Pasierbska, która 20 lat swojego życia poświęciła dokumentowaniu zbrodni podarskiej. Z tych czterech osób, które noszą tytuły, czy nosiły tytuły opiekunek pamięci, żyje tylko jedna, ale praktycznie ze względu na stan zdrowia już w uroczystościach nie towarzyszy. Jedynym przez większość lat naszej działalności miejscem, gdzie mogliśmy w jakiś taki delikatny sposób informować społeczeństwo o zbrodni podarskiej, były tablice podarskie umieszczane głównie w kościołach i na cmentarzach. Najczęściej treść ich była taka sama, pamięci tysięcy Polaków, którzy zginęli w obronie ojczyzny w Podarach koło Wilna, bez umieszczania tego, kto był sprawcą, bo wtedy taka tablica nigdy by się w kościele nie pojawiła. Jest też takie trochę dziwne miejsce martyrologii narodu polskiego na ziemi świętokrzyskiej, gdzie jest oratorium, pomieszczenie poświęcone zbrodni podarskiej. Inną tablicą jest ogromna, mosiężna bieta podarska w podziemiach katedry w Drohiczynie. Pierwszy pomnik podarski powstał w latach 96-97, dlatego że pierwszym elementem był ten duży kamień z napisem Podary. W następnym roku stanął krzyż w obramowaniu metalowym i ta bardzo dla nas cenna tablica informująca po raz pierwszy o tym, kto ginął, ale i kto był sprawcą. Kolejny pomnik to pomnik w Berżnikach koło Sejn, który stanął w 2005 roku. Przez wiele lat rozmowy strony litewskiej z Polską zaczynały się od słów, a kiedy zabierzecie ten pomnik z Berżnik? Nikt nie powiedział, że tam jest nieprawda. Ja uważam, że jak tam leży i siedmiu Litwinów, którzy nie zginęli dlatego, że byli Litwinami, ale byli uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej, to nie przeszkadza, żeby tam stał pomnik podarski. Wcześniej stał pomnik, potem znalazły się ich groby. Mnóstwo Polaków z Kresów wyjechało na zachodnie krańce Polski. Stąd w Świebodzinie jest taki pomnik nekropolii kresowych, gdzie i Podary, nie wiem dlaczego, ale trochę większymi literami są napisane. Proszę Państwa, ewenementem jest pomnik w Szczecinie. Znowu są dwa lata. W 2012 roku powstał pomnik. Jedyny taki pomnik poświęcony głównie młodzieży i wszystkim innym. Pani Danuta Szyksznian, która cudem uniknęła śmierci na Podarach, a mnóstwo jej koleżanek i kolegów zginęło, 20 lat poświęciła na chodzenie po szkołach, prowadzenie tak zwanych lekcji żywej historii. To teraz jest modne, przez 20 lat to takie modne nie było. Ona niezmordowana chodziła potem już na wózku inwalidzkim i opowiadała o tym,
jak powstał Związek Wolnych Polaków, jakie ideały ta młodzież, która była potomkami legionistów, jaką sobie wolną Polskę wymyślili, wymarzyli i za nią zginęli. Ktoś zaproponował z tej młodzieży, że opodatkują się po złotówce i każda z uczennic i uczniów szkół szczecińskich ponadpodstawowych dała złotówkę, była jakaś baza pieniędzy, do tego dołożyło nasze stowarzyszenie i Zachodniopomorski Związek, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i powstał ten pomnik. Ponieważ cmentarz w Szczecinie jest jednym z 7 uważanych najpiękniejszych cmentarzy Europy, przewodnicy prowadzą tam tysiące ludzi. Stąd powstało zapytanie, a co to było, kto to jest. Stąd rok później została odsłonięta tablica z informacją w 3 językach, zdjęciami młodzieży, tymi, którymi dysponujemy. Ja w tej chwili mam do dodania jeszcze 4 nowe i imionami i nazwiskami tych około 100 młodych ludzi rozstrzelanych głównie w maju 1942 roku wraz z księdzem Świerkowskim. Proszę zobaczyć, że tutaj widzimy i biskupa katolickiego, i duchownego prawosławnego, i jest przedstawiciel szczecińskiej gminy żydowskiej. I bycie tam jakby przekonało mnie, żeby w czasie naszych uroczystości też zapraszać przedstawicieli kościołów innych wyznań. Kolejny pomnik to w Szymbarku na ziemi kaszubskiej, kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska. To jest miejsce szczególne. Najczęściej znane jest z najdłuższej deski świata, czy domu do góry nogami. A to jest miejsce najlepsze dla młodzieży, dla dzieci, dla osób starszych, nauki historii Polski. Tam każdy znajdzie kawałek historii Polski. Stąd właściciel już nieżyjący, jak usłyszał o Ponarach, to od razu się zdecydował na to, że możemy tam postawić pomnik. Kolejnym po odsłonięciu tego pomnika było postawienie i odsłonięcie prawie naprzeciwko pomnika z niedźwiedziem Wojtkiem, uczestnikiem II wojny światowej. Po tym czasie niestety właściciel odszedł, mając jeszcze mnóstwo pomysłów. W zeszłym roku odsłoniliśmy kolejny pomnik w Gdańsku, bo uznałem, że jak nie będzie pomnika, to nie będzie gdzie organizować uroczystości ponarskich w Gdańsku. Proszę Państwa, to nie jest dotąd wcale łatwe nawet przebijać się wśród różnego rodzaju środowisk kombatanckich. Jak Państwo z Wilna widzą, znajomą postać, pan Edward Krusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, twórca czy autor libretta do oratorium ponarskiego, też zdecydował się na przyjazd na nasze uroczystości, czym znacznie podniósł rangę. Tablica najskromniejsza z tych, które są w Domu Kultury Polskiej, a na nic więcej nas nie było stać, pojawiła się w 2010 roku, a w 2011 stanął jako trzeci czy czwarty Dom Ponarski. Wprawdzie trudno mu się żyje, ale żyje, rośnie i nie poddaje się tak samo jak i my. I jest Stella Ponarska. Tam pojedziemy jutro. Oprócz tego miejsca oddamy i hołd marszałkowi Piłsudskiemu. Odśpiewamy mu legiony. Kolejne miejsca pamięci o ofiarach zbrodni ponarskiej to dom profesora Pelczara, w którym założył
Centrum Badań Chorób Nowotworowych. W tym czasie, czy po tej uroczystości, zresztą, której brało niewiele osób, była msza święta w Ponarach, no, na której było, nie wiem, niewiele ponad 20 osób. Jak widać, mszę świętą sprawował nieżyjący już biskup, nie wiem, czy dobrze wymówię, Kunaitis. Podobno on wtedy w imieniu Litwinów, sprawców szczególnych, wykonawców, przeprosił obecnych. Byliśmy także na cmentarzu bernardyńskim, gdzie jest symboliczny grób Heniapiścia, harcerza Akowca. Tam pośpiewaliśmy mu kilka piosenek harcerskich. I Szawrę. Byliśmy tam wczoraj. Stwierdziliśmy już kilka lat temu, że na 25-lecie postawimy Krzyż Ponarski w Szawrach. Nie wiem, czy wszyscy tu obecni byli, ale jak nie, to zachęcam. Także wczoraj było uroczyste odsłonięcie krzyża, poświęcenie, a potem uroczysta msza święta, dosłownie metr z tej strony. Przy Krzyżu Katyńskim jest też stół, który ma być ołtarzem i po małych przesunięciach udało tam się odprawić uroczyście mszę świętą. Proszę Państwa, a to jest mapa pokazująca, gdzie są w Polsce miejsca upamiętnień zbrodni ponarskiej. Tą mapę kiedyś jeszcze, jak było o dwa, coś szybki mniej, przekazałem do ambasady polskiej, żeby strona litewska, ta, która tak naciska, żeby ten krzyż, żeby ten pomnik z Berlin usunął, no i żeby zobaczyli, że to nie myśmy postawili specjalnie za niedą w pobliżu granicy z Litwą, a że one są rozmieszczone w całej Polsce. Jak widzicie, na północy Litwy, na Żmudzi też krzyż wczoraj odsłonięty i poświęcony już się znalazł. Tutaj pokazuję trochę książek poświęconych ofiarom zbrodni ponarskiej. Cały pierwszy rząd to książki napisane przez panią Helenę Pasierbską. W tym piśmie też duży artykuł. Wszystko, co się działo w czasie uroczystości w 2000 roku, jest opisane w tym piśmie wydawanym wcześniej przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. I właśnie stamtąd wzięłam apel pamięci. I my na naszych uroczystościach upieramy się, że tylko ten apel będziemy czytać, a może dojdzie do tego, że i wojsko się zgodzi go przeczytać. Tutaj dalsze tytuły tak mniejszego formatu, to jest prawie to samo, co w większym dzienniku Sakowicza. Niektóre zwroty są trochę inaczej nazwane. Z nowym wstępem wydany jest dziennik przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam chyba kilka egzemplarzy będzie leżało do rozdania. Kilka lat temu strona litewska zdecydowała się też na przetłumaczenie dziennika Sakowicza i zostało to zrobione w bardzo dobry sposób, bo jest tekst napisany po litewsku, którego nie znam, ale jest i wiele wycinków właśnie ze skraju gazet, kalendarzy, jakichś notatek. Tutaj załączonych do książki, także one robią wrażenie. Na dole, po lewej i prawej stronie znajdują się książki autorstwa pani doktor habilitowanej Moniki Tomkiewicz. Pierwsza to Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, a druga to Więzienie na Łukiszkach w Wilnie. Chyba wydając tą książkę, pisząc, nie przyszło jej do głowy, że tak szybko ono zostanie
zamknięte czy zlikwidowane. Proszę Państwa, to jest broszura Ponary też, który tam stosik jeszcze leży i na Państwa czeka. On został wydany w 70. rocznicę rozpoczęcia zbrodni ponarskiej. Nam nigdy do głowy nie przyszło, żeby jakoś obchodzić bardziej uroczyście ten moment. A na pomysł wpadł minister spraw zagranicznych, który się zorientował, że i korpus dyplomatyczny Polski, będący na całym świecie, właściwie nic o Ponarach nie wie. I on był pomysłodawcą i pierwsza broszura była wydana po polsku, litewsku i angielsku. Kolejne wersje już są wydawane oddzielnie, no bo najwięcej rozchodzi się nakład w języku polskim, znacznie mniej w angielskim i litewskim. I kolejna książka, Wilno, krew, łzy, Ponary, to bardzo cenna książka pani Danuty Szykrzmian, głównie przemawiająca do młodzieży, rozbudowana treść tej książki będzie wydana w grudniu, także obiecuję, że przywiozę w przyszłym roku i są obietnice ministerstwa, że ona jako obowiązkowa lektura w liceach znajdzie się. Wychodziły też różnego rodzaju broszury. Był taki okres, że pojawiały się małe biuletyny na stacjach benzynowych, także nieraz w krótkim czasie osoby poruszające się samochodami wiedziały znacznie więcej o Ponarach niż kto inny w Polsce. I najnowsze broszury, pierwsza Ponary Andrzeja Chodackiego, to są opowiadania napisane po przeczytaniu dziennika zakonniczo. Tak się wzruszył, wstrząsające dla niego były treści tam zawarte, że żeby je przekazywać następnym i głównie młodym ludziom, kilka faktów tam zawartych opisał w formie opowiadania. Proszę Państwa, i szkice ponarskich wspomnień, biografii, to najnowsza rzecz opracowana przeze mnie i koleżankę Anię. Wstydzimy się bardzo za ileś błędów, które w tej książce są, ale fundacja, która nam ją zafundowała, nie zdecydowała się na jeszcze raz dodruk czy wydrukowanie jednej czy dwóch kartek kodowa, także do dzisiaj w nocy koleżanki wlepiały pojedyncze linijki, które dostały się na taśmie samoprzylepnej, która w większości nie działała. Ale są przygotowane i zachęcam do ich wzięcia i poczytania, bo tam są relacje, wrażenia, odczucia rodzin ofiar, 12 ofiar napisane przez kilkanaście osób, bo często rodzeństwo pisało, czy brat i siostrzenica, jak również syn pani Heleny Pasiemskiej napisał wspomnienie o swojej mamie. No, staraliśmy się mówić o zbrodni ponarskiej, gdzie się dało, więc były i wystawy, spotkania, były najróżniejsze konferencje. Proszę Państwa, o tym wspominałam już w Ponarach. Proszę zobaczyć, że w ciągu kilku lat było 130 tysięcy wejść na stronę, a w ciągu tego pół roku, czyli 8 miesięcy, już 62 tysiące. I to świadczy o wzroście świadomości czy zainteresowania. W różny sposób ludzie docierają do Ponar. Dziwiliśmy się bardzo w niedzielę, kiedy z tyłu ostrej bramy podeszła do nas jakaś młoda osoba, widząc nasze opaski. Mówi, a myśmy tu przyjechali i mówili przewodniczce, przewodniczce polskojęzycznej, czy Polce, żeby pojechać na Ponary. A nie ma tam po co jechać. No i dostała od nas trzy różne broszury, z którymi poszła do grupy.
uczestniczymy w najróżniejszych uroczystościach, które się odbywają. Uczestniczyłam w 2012 roku i w sztafecie niepodległości, wszędzie, żeby zwrócić uwagę na to niepodległość. Kilka lat obchodzimy Dzień Ponarski w maju. Miało to być najbliżej 5-12 maja. Teraz mamy uroczystości i w Poznaniu, i w Gdańsku, i w Warszawie, więc te terminy są ruchome. W Gdańsku już jest na stałe wpisane na 10 maja. Organizujemy też uroczystości w czasie Święta Zmarłych, bo wtedy na cmentarzach jest najwięcej osób. Tam dajemy im znicze białe i czerwone, żeby zapalali pod naszym trzyczęściowym pomnikiem i rozdajemy małe ulotki mówiące o zbrodni ponarskiej. Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach, jakie tylko są możliwe. Proszę Państwa, w 2010 roku było i odsłonięcie Krzyża Ponarskiego w Bazylice Świętego Krzyża, a więc pod bokiem pana prezydenta, wtedy Bronisława Komorowskiego, który nosi imię po swoim stryju zamordowanym w Ponarach, ale nikt niestety z ambasady się nie pojawił. Proszę Państwa, tu jest przykład kilkuletniego starania i udało nam się po 3 latach od momentu uzyskania dokumentów załatwić dopisanie 2 nazwisk na tablicy w kwaterze Polski. To są nazwiska osób, których są dokumenty, ale Instytut Pamięci Narodowej też ich nie znał. Tutaj pisze i o Tadeuszu Bączewiczu, którego nazwiska nie będziemy mogli umieścić do momentu, aż strona litewska nie będzie domagała się dokumentu z gestapo, że ta osoba zginęła, a mam jakby wiarygodną wypowiedź Bogdana Boroszewicza na papierze sejmowym. Tu są najróżniejsze uroczystości. O, tutaj widzimy znajomego pana, który nie został przywitany. Został przywitany brat, który nie mógł przybić, pan Markas Zingeris, który przez wiele, wiele lat był dyrektorem Państwowego Muzeum Żydowskiego imieniem Gaona w Wilnie. W tej chwili już ja przeszedł na emeryturę, jest doradcą. W Żłowie co roku, jak mówiłem, jeździmy do Żłowa. W Mejszagole, w Muzeum Księdza Obrębskiego jest też tablica poświęcona duchowieństwu i kapłanom, którzy zostali zamordowani w różnych miejscach w czasie II wojny światowej. Jak widać, znajomy ksiądz Józef Paszkiłowicz jest zawsze tego dnia był na pogrzebie, ale dojechał szybko, więc jeszcze raz żeśmy się wracali, żeby pobłogosławił i był z nami. Pierwsza, może jedna z pierwszych mszy ponarskich była w kościele świętego Rafała i myślałem, że tam będzie pierwsze miejsce, gdzie zamontujemy tablicę ponarską, bo zobaczyłam tam tablicę katyńską, a potem mi wytłumaczono, że jest w języku polskim i litewskim, a więc może być nasza w polskim i litewskim. No ale okazało się, że władze się łatwo zgodziły, dlatego że strona litewska nie miała żadnego udziału w tej zbrodni. Proszę Państwa, to nie moja opcja polityczna, ale jak nadarzyła się okazja wyjazdu do Brukseli na zaproszenie
młodego Jarosława Wałęsy, to i on otrzymał i broszury o zbrodni podnackiej i dzienni Sakowicza i dałam dla młodego, co prawda odstracam, tak, syn, wnuk byłego prezydenta Litwy, też w tym czasie był europosłem, dotąd nie jestem pewna, czy do jego rąk dotarła ta broszura. Od kilku lat poza Wilnem staramy się jeszcze być w innym mieście, gdzie są większe skupiska Polaków, a więc byliśmy w Niemęczynie, w Solecznikach, w Trokach, jeszcze wcześniej w Wojdatach, a w tym wczoraj, przedwczoraj byliśmy i w Nowych Święcianach, i w Święcianach, i czujemy niedosyt. Wiem, że tam też będzie trzeba kiedyś jeszcze raz pojechać. Kilka lat temu byliśmy w Tuszkulanach i wtedy zobaczyliśmy pięknie udokumentowane informacje o ofiarach tam odnalezionych. W tej chwili już kilku AK-owców zostało zidentyfikowanych. Myślę, że w przyszłym roku do Tuszkulan będziemy musieli się wybrać, a na dole zdjęcia dwa z muzeum jeszcze wtedy ludobójstwa. Proszę Państwa, sprawa zbrodni podarskiej została umorzona przez Komisję do Ścigania i tak dalej, ale ze względu na brak możliwości odnalezienia sprawców. 10 lat później rozmawiamy z pracownikiem muzeum, tak, jeszcze pojedynczy sprawcy żyją. No, udało nam się dwa razy być w Pikieliszkach i tam też rozdawaliśmy broszury ponarskie. Pani mer Maria Reć nas tam witała, także wszyscy uczestnicy dożynek też dowiedzieli się, że są ponami i tam jeździmy. Uczestniczymy i w święcie Holokaustu. Jak widać, pogoda różna była. W drodze powrotnej najpewniej tak pojedziemy, żeby i chociaż na kilka minut wpaść do Sejmu. Proszę Państwa, w czasie przemówienia mówiłam o tym, że może Instytut Pamięci Narodowej przygotuje prezentację ponarskie. Niestety na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej różnych oddziałów możecie znaleźć propozycje różnych tematów, lekcji, prelekcji, spotkań. Nie znajdziecie ani jednej poświęconej zbrodni ponarskiej. Powiedziałem, jak się poprosi, to ktoś przygotuje. No jak się nauczycielom historii czegoś nie wciśnie, nie poda na dłoni, to oni do tego nie sięgną. No, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, tak zwany przystanek historia, znalazł czas i miejsce do zaproszenia nas. No i ja pojechałem, pani Monika nie znalazła czasu. Oratorium Ponarskie. Proszę Państwa, to było wielkie wydarzenie. Tych ponad 100 ludzi, śpiewaków i muzyków, przygotowało się przez długi czas. Było dotąd jedno wystąpienie. No, jest naprawdę wielką szkodą, ale na to trzeba pieniędzy. Myślano o tym, znaczy to musi zafundować Ministerstwo Kultury, żeby kolejne było przynajmniej w Białymstoku. Wtedy już śpiewacy są na miejscu, przyjeżdża tylko na jedną czy na dwie noce orkiestra Skowna, a tam, gdyby znaleziono wielką salę, to by 1000 osób się zebrało. Uczestniczymy, tak jak mówiłam, w różnych uroczystościach i u kombatantów, i u miłośników pieśni patriotycznej.
przeprowadzamy różnego rodzaju wywiady z żyjącymi, jeszcze bezpośrednimi członkami rodzin ofiar, ze Staszkiem tu kręcącym. Przeprowadzamy wywiad z różnymi osobami, ale między innymi z obecnym tutaj Zbigniewem Sienkiewiczem. Proszę Państwa, ja jestem, uważam, że najbogatszą osobą, jeżeli chodzi o gry przypisane na bibułkach papierosowych, w więzieniu na Łukiszkach, na Owiarny czy w szpitalu, bo tata leżał na tyfus. Natomiast Zbyszek ma niespotykany rodzaj gipsu. Jedyny jaki ma, ale bardzo cenny. Na dolnej części dzbanka, w którym chyba zmarł czy słoniny, żona podała do więzienia, tato Zbyszka napisał jedyny list ołówkiem kopiowym na nieemaliowanej części dzbanka i ten dzbanek ma w domu. Proszę Państwa, a to informacja, która dotąd jest w Muzeum II Wojny Światowej. Niestety poprzednia dyrekcja sprawę Polak chowała pod dywan. W tej chwili toczy się sprawa w sądzie między byłą a obecną dyrekcją, więc obecna, mimo że ma materiały, do zakończenia sprawy niczego nie może zmienić. Proszę Państwa, film, który tutaj był wyświetlany 2 lata temu pod tytułem Po nami nóż w serce Bronisława Bubiaka, trochę się przeleżał, nikt tego filmu nie chciał kupić. W końcu reżyser przekazał go którejś ze stacji telewizyjnych i już chyba kilkanaście razy był wyświetlany w ciągu ostatnich miesięcy. Także wiele, wiele osób dowiedziało się o zbrodni ponarskiej z tego filmu i myślę, że wielu z nich potem zagląda na naszą stronę internetową. Film ten tutaj był wyświetlany w tej sali 2 lata temu. A tu przykład różnych uroczystości, gdzie się pokazujemy po to chociażby, żeby w kilka osób złożyć wiązankę kwiatów, żeby powiedzieli, że Stowarzyszenie Rodzina Ponarska składa kwiaty z takiej czy innej uroczystości, żeby ludziom nazwa Ponary wbiła się w głowę. Na uroczystościach na Westerplatte też uczestniczymy. No i tak jeszcze jedna konferencja z panem Zingielistem. Tak widzicie, wtedy było wiele osób. Niestety dzisiaj to, że młodzież zmarzła w tych Ponarach, a była przecież nie z Wilna, a spod Wilna, zdecydowała się wracać do domu, a nie jechać tutaj. Aha, spotykamy się i z Sybilakami, i Katyńczykami, i w 2017 roku dostałam od rodziny Kaczyńskiej medal taki z podziękowaniem za współpracę. Teraz myśląc o 25-leciu stowarzyszenia, wymyśliliśmy, że taki medal też można stworzyć i niektórym osobom podziękować. Siedzący tutaj Wiesiek, pokaż się, który przyszedł do nas na zebranie, gdzie mówiła o tym pomyśle, za kilka dni zadzwonił, mówi: słuchaj, a ten medal mógłby tak czy inaczej wyglądać. Potem pojechał ze mną do wykonawcy i w krótkim czasie medal powstał. 10 osób, do jednej chyba nie będzie, zostanie tutaj wręczony. Proszę
Państwa, tu chciałam pokazać kilka miejsc jako dowodów pamięci o zbrodni podnarskiej w Trójmieście. Czyli pierwsza to była tablica w Bazylice Mariackiej. Potem na cmentarzu garnizonowym taki kamień i w 2010 roku postanowiono wkopać pod pomnik poświęcony ofiarom różnych wojen i bitew urny z ziemią. I jeden z organizatorów wymyślił, że przecież jeszcze nie ma ziemi sponad, ale to nie było miejsce bitewne, że tak powiem. Ja miałem ziemię sponar, on mi podarował łuskę, grawer wygrawerował i ziemia sponar w pierwszym miejscu wtedy w Gdańsku znalazła się na cmentarzu garnizonowym. No jak widać, niedawno byłam w Wilnie i uczestniczyłam w uroczystości Operacja Ostra Brama. Tutaj widać pana Stanisława Poźniaka dzielnego gdzieś i pana ministra, który był dzisiaj tutaj, był dzisiaj z nami. No, dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, jak już wspomniano, Stowarzyszenie Rodzina Ponarska obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. I to właśnie oni pomyśleli, aby podziękować osobom i instytucjom, które wspierają ich działania statutowe przez wiele już lat, niektórzy, aby podziękować jubileuszowymi, pamiątkowymi medalami i dyplomami. I poproszę panią prezes Marię Wielo do wręczania nagród, dyplomów i medali oraz pana wiceprezesa, pana Przemysława Namsołka. Proszę bardzo, zapraszam państwa tutaj. A poproszę teraz na scenę ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, jej ekscelencję Urszulę Doroszewską, ewentualnie osobę, która reprezentuje, dyrektora Domu Kultury Polskiej Artura Ludkowskiego, księży Józefa Aszkiełowicza, księdza Tadeusza Jasińskiego, księdza Henryka Aumunowicza oraz księdza Jerzego Witkowskiego. Bardzo proszę w tej kolejności, jak państwa wyczytuję, żebyście się państwo uprzejmie tutaj może przed ekranem, może to nazwiska są widoczne. Proszę również prezesa Związku Polaków na Litwie, pana Michała Mackiewicza. Pana Michała nie ma, ale może reprezentuje reprezentanta. Z władz ZPR-u poproszę. Przez członków ZPR-u. Zapraszamy serdecznie. Pani Cytacji też nie ma. Nie wiem, jeśli ktoś z państwa odbierze dyplom i przekaże panu Mackiewiczowi. To jest ktoś odważny. Dobra, to przekażemy sami. Prezesa Fundacji Kultura Wilna, pana Edwarda Trusewicza, ewentualnie przedstawiciela, kto mógłby odebrać w imieniu pana. I dyrektora Państwowego Muzeum Żydowskiego imieniem Gaona w Wilnie, pana Markasa Zingielisa. A czytałaś pana Stanisława Pieszki? Pana Stanisława Pieszką? Już czytam. I prezesa Fundacji Samostanowienie, pana Stanisława Pieszką. Panie Stanisławie, proszę się ruszyć. Zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, najczęściej także to są osoby, które wręczają i osoby, którym wręczono dyplomy i jakieś odznaczenia, a nikt z widowni nie widzi, jak one wyglądają. Tam poproszę księży trochę o przesunięcie na bok, tak żeby...
Także wszyscy mają takie same medale. Na każdym pudełku jest osoba wymieniona imiennie albo w przypadku ambasady, kiedy dziękujemy całej ambasadzie, tak i tutaj obecnej pani Irminie Smalec, konsulowi i jej szefowi, panu konsulowi Marcinowi Dzienowicowi i wszystkim innym pracownikom. Na ręce najmłodszego pracownika, to jest, słuchajcie, noworodek, który od miesiąca pracuje w ambasadzie. Nie wiem, gdzie czytać treści, ale tu jest podziękowanie, już takie bardziej osobiste. Teraz kochany pan Artur, który w różnych trudnych sytuacjach nas ratuje i zawsze możemy na jego pomoc i jego pracowników liczyć. Proszę bardzo, to jest na ręce pana dla wszystkich. Podziękowania. I księża są według alfabetu, żeby nie było problemu, kto jest ważniejszy, no więc wiadomo, że pierwszy ksiądz wygrał. No i według alfabetu to wypada na księdze Jasińskiego. Słuchajcie, jak w czasie świąt Bożego Narodzenia chyba w telewizji zobaczyłam, że ksiądz Jasiński wrócił na swoją funkcję. To była największa moja radość w czasie świąt Bożego Narodzenia. No ale dowiedział się 2 czy 3 dni przed uroczystościami, że będzie msza w Ponarach na jego gospodarstwie, że tak powiem. Ale od tego czasu sprawę wzięłam w swoje ręce i bez pośredników załatwiam 2-3 miesiące wcześniej, wysyłam informacje, a już ksiądz Jerzy załatwia z biskupem. Dziękuję bardzo. I nasz ukochany ksiądz Henryk, tak wczoraj szybko czytałam maila, że znam, że księdza w ogóle nie będzie, także bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam przed gmachem domu polskiego, domu kultury Polski. Także dziękujemy za piękne kazania w czasie uroczystości. Także nikt się nie zdecydował w imieniu prezesa ZPN-u, to może pan Stanisław weźmie i odłoży, a tak dostanie swoje. Tutaj dla pana Stanisława, kto nie wie, ale chyba nie ma osoby, która by pana Stanisława już nie znała. To jest człowiek, który przywozi młodzież na uroczystości ponarskie, któregoś roku wymyśliliśmy, że no to w sobotę wszyscy będą mogli przyjechać. A pan Stanisław mówi, no ale w sobotę przecież nauczyciele nie przyjadą z młodzieżą, ale za to innego dnia uroczystość urządził. Dziękuję bardzo. I naszego drogiego gościa, brata pana doktora Markasa Zingerisa, tu może przeczytam, panu doktorowi Markasowi Zingerisowi, wieloletniemu dyrektorowi Państwowego Muzeum Żydowskiego imieniem Gaona w Wilnie, składam podziękowanie za wieloletnią współpracę
upamiętniają zbrodni poznańskiej w lasach na Gęszczyźnie w latach 1941-1944 oraz za niestrudzone szerzenie wiedzy o tej zbrodni na Litwie i poza jej granicami. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obdarowanych chciałby zabrać głos? Ale tak, tak gęsto, żeby wszystkich objąć. Przemek. Obdarowanym stola, 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 niech żyją, żyją nam. Stola, stola, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Chciałbym tylko parę słów powiedzieć, że w roku 25-lecia istnienie działalności Rodziny Bonarskiej łączyło tak naprawdę medale dla Pani Marii, dla Pani Marii, dla wszystkich członków tej rodziny udzielać. I 100 lat tak naprawdę to dla tych, którzy właśnie te 25 lat wychodzą, niech i 100 lat działają. I dziękujemy najbardziej za to, co czynicie, za odsłanianie historii, prawdy o historii. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni i być może za 100 lat będą niezwykłe osiągnięcia. Życzymy. Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny i dumny z naszej współpracy. I zapewniam Państwu, że kiedy powstaje nowe muzeum w Ponarach, to historia będzie reprezentowana w tym muzeum. Pełne i obiektywne. To będzie oddany hołd wszystkim ofiarom w Ponarach. Dziękuję. Teraz poprosimy o wygłoszenie wykładu panią Monikę, dr Monikę Tomkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska. Temat wykładu: zbrodnia w Ponarach 1941-1944. Szanowni Państwo, na początku chciałam podziękować serdecznie Pani Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Pani dr Marii Bieroch, za zaproszenie na tę konferencję, co dla mnie wielki zaszczyt. Proszę Państwa, moje wystąpienie będzie troszeczkę inne. Ono będzie się składało z trzech części. Pierwsza część to będzie film dokumentalny, który uzyskałam zgodę z Centralnego Państwowego Archiwum Litwy w Wilnie na zaprezentowanie Państwu tego filmu. Jest to kronika filmowa, jest to film propagandowy. Pierwsza część jest to wkroczenie wojsk niemieckich na Litwę i witanie przybyłych żołnierzy przez ludność cywilną. Część druga są to oficjele na górze Gedmina w Wilnie. Wśród nich możemy rozpoznać tutejszego generalnego komisarza Litwy, doktora Adriana von Lentena. I trzecia część
Jest to majątek ziemski, niestety nie wiem gdzie, nie potrafię tego miejsca zidentyfikować, a takiej informacji za chwilę nie uzyskałam. Może już po konferencji, w tak zwanych rozmowach kuluarowych, ktoś mi podpowie, gdzie znajduje się to miejsce, żebym mogła, jeżeli ten film będę prezentowała w Polsce, ostatnio kilka dni temu na konferencji w Warszawie zaprezentowałam też ten film i właśnie najbardziej osoby, które tam były na tej konferencji, interesowało, gdzie zostały zrobione te zdjęcia w tym majątku pod Wilnem. Jeżeli mogę prosić o zgaszenie światła, to będzie na pewno lepiej widać. Wilna. Auch hier empfängt die litauische Bevölkerung unsere Soldaten voll freudiger Begeisterung über ihre Befreiung. Die Sowjets mussten Hals über Kopf die Stadt räumen. Wilna zeigt kurz nach dem Einrücken unserer Truppen wieder friedliches Leben. Tātēvē viena dvāra Olandu rītū krāšto sajumdos pirmiņinkui Rost von Toningenui. Šeme dvare būs apmokomi jaunieji žemdirbēji sodininkai, kurie po to būs siunčiami į rītus. Wraz z panią prokurator Elżbietą Rojewską nad śledztwem w sprawie zbrodni w Ponarach. Troszeczkę opowiedź o metodach pracy historyka, prokuratora, o tworzeniu takiego śledztwa, o przygotowaniach do napisania publikacji i myślę, że na podstawie tych dokumentów, które państwo zobaczą, niektóre przykładowe omówię, zobaczą państwo, jak trudno jest niektóre rzeczy ustalić, jak bardzo trzeba być ostrożnym w pewnych sądach i ocenach. Tutaj państwo widzieliście na tym filmie ministra, nie, na tym filmie go nie było, ale jest to, pokażę na początku tak zwanych głównych bohaterów, w cudzysłowie głównych bohaterów, osoby, które były odpowiedzialne tutaj za tą sytuację, która była na terenie, na tym terenie Generalnego Komisariatu Litwy. Jest to minister Rzeszy Okupowanych Terenów Wschodnich Alfred Rosenberg, jako główny przedstawiciel administracji tych terenów. To jest zdjęcie, może nie wszystkich będę omawiała, państwo po prostu część przeczytacie, a część tych ciekawszych omówię. A to Alfred Rosenberg już w celi więziennej w czasie procesu w Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze został on powieszony 16 października 1946 roku. Kolejna osoba z tak zwanego sprawstwa kierowniczego, komisarz Rzeszy Ostland, Gauleiten Hanich Lose, został w 1945 roku aresztowany i skazany na 19 lat więzienia, zwolniony go w 1951 roku.
Dowódca oddziału specjalnego w Wilnie Martin Weiss, czyli osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zbrodnię ponarską, został skazany przed sąd w Würzburgu w 50 roku na dożywocie, a zwolniony w drodze łaski w 77 roku. I to dla osób z Gdańska, które dzisiaj były w hospicjum, to chciałam Państwu powiedzieć, że ten teren hospicjum, tam gdzie była ta cerkiew, to jest miejsce, to w czasie, w latach 41-44 był to adres Rossa 8 i tam mieściło się mieszkanie prywatne właśnie Martina Weissa. Proszę Państwa, jeden z dokumentów, ten wskaźnik nie działa niestety, będziemy sobie tylko sobie inaczej poradzić. Jeden z kluczowych dokumentów, od których zawsze zaczynałyśmy naszą pracę, ustalając osoby rozstrzelone w Ponarach, jest to księga przyjęć więźnia na Łukiszkach. I tutaj kolejne kolumny Państwu omówię oraz pewne rzeczy, które z nich możemy wyczytać. Na pierwszym miejscu jest nazwisko, na drugim imię. Trzecia pozycja jest to imię ojca. I kolejna kolumna jest to numer przyjęcia do więzienia na Łukiszkach. Obok znajdują się znaki oznaczające, że ta osoba została z Łukiszek zabrana, zwolniona. Nie oznaczało to absolutnie, że została zwolniona do domu albo trafiła na Ponary. To jeszcze żaden znak, to po prostu opuściła na pewno Łukiszki. Kolejna kolumna jest to data przyjęcia na Łukiszki, następna data zwolnienia oraz po kolei mamy takie informacje jak Paleistas, czyli w języku litewskim zwolniony, co wcale nie musiało oznaczać, że został zwolniony do domu. Równie dobrze mógł zostać przeniesiony do innego więzienia lub też mógł być stracony w Ponarach. Tak na przykład było w przypadku Marii Tomkiewiczówny, o której dzisiaj Państwo słyszeliście w apelu poległych, pseudonim Koza, która właśnie miała zarówno w księdze więziennej, jak i w kartotece Gestapo zapis Paleistas, czyli zwolniona, a tak naprawdę została rozstrzelona w Ponarach. Kolejne informacje w obliczu Sełguma, czyli policja niemiecka, policja bezpieczeństwa, perduto w obliczu Sełguma, czyli przekazane do niemieckiej policji bezpieczeństwa, perduto i patinga z Burys przekazane do oddziału specjalnego i tutaj już, jeżeli widziałyśmy taki zapis, że osoba ta została przekazana do oddziału specjalnego, czyli do tego oddziału Martina Weissa, w języku niemieckim nazywanym Sonderkommando, w języku litewskim patinga Burys, a popularnie w języku polskim zwany ten oddział był strzelcami ponarskimi. Tutaj zaczęłyśmy się już bardzo przyglądać, czy jest to potencjalna ofiara, która rzeczywiście mogła zginąć w Ponarach. Ale tutaj, proszę Państwa, pozycja piąta od dołu. Mamy informację i pani Riu, co w języku litewskim oznacza do Ponar. Początkowo myślałyśmy, że odnalazłyśmy listę, taka, która będzie wskazywała konkretnie, że ta osoba została wysłana do Ponar. Ale nic mylnego. Okazuje się, że i pani Riu, czyli do Ponar, to oznacza przeniesienie do więzienia na ulicę Ponarską w Wilnie. W Wilnie od 1938 roku funkcjonowało więzienie przy ulicy Ponarskiej. Było to więzienie przeznaczone dla kobiet. Ale już w okresie okupacji niemieckiej w latach 41-44 było to więzienie przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i dla jeńców radzieckich, a także dla osób lekko rannych i niezbyt chorych, które były więzione na Łukiszkach, ale które zostały do tego więzienia przywiezione na leczenie, ponieważ tam się znajdował dobry szpital. To kolejna lista sporządzona w języku litewskim, w której także pojawia się i pani Riu. U góry mamy tą klamrą zaznaczone Żydówki, na dole czyli Żydis, a na dole Lenkis, czyli Polki. I też to była nasza taka pierwsza w cudzysłowie radość, że znalazłyśmy listę osób, które były przekazane do Ponar. Już Państwu wyjaśniłam, co to znaczy i pani Riu nie oznacza absolutnie przewiezienie do Ponar, tylko na ulicę Ponarską do więzienia. Jeden z wielu dokumentów, które pojawiają się w teczkach personalnych więźniów dotyczące poszczególnych osób, to było bardzo dokładnie, skrupulatnie przygotowywane, kto, kiedy, o której godzinie jest zwolniony, jaki na dole widzimy taki zapis 4A1, to jest Wydział Zwalczania Ruchu Oporu, czyli można na podstawie tych wszystkich odznaczeń bardzo szybko rozszyfrować, kto, jaka komórka niemieckiej Policji Bezpieczeństwa zajmowała się daną osobą, co tej osobie zarzucono.
Proszę Państwa, w Centralnym Państwowym Archiwum Litwy w Wilnie przy ulicy Milosios przechowywana jest kartoteka niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. Popularnie ona jest wśród historyków nazywana białymi karteczkami, ponieważ są to takie białe kartki, z których możemy wyczytać bardzo dużo informacji. W trakcie prowadzenia zarówno badań śledczych, jak i później już moich badań naukowych, jak przygotowywałam moją pierwszą książkę Więzienie na Łukiszkach w Wilnie, każdą tą kartotekę też bardzo dokładnie przeglądałyśmy, a nie jest mało tych kart. Jak Państwo tutaj widzicie, na dole jest zapis archiwalny. Pierwsze to jest font, czy to jest numer sygnatury archiwalnej, ale ten numer ostatni, byla, czyli to znaczy teczka, 3156. Tych kartek jest około 4000, więc wszystkie musiałyśmy dokładnie przejrzeć, zobaczyć, które osoby zostały naprawdę stracone, które nie, które przeżyły. Proszę Państwa, Stanisław Szklenik, co o nim wiemy? Stanisław Szklenik należał do grupy dywersyjno-sabotażowej na kolei. On podchodził z Podbrodzia i prowadził, należał do tak zwanej grupy o kryptonimie 0111, która podlegała Komendzie Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. 27 lutego 1942 roku w trakcie prowadzenia akcji dywersyjnej w okolicach na odcinku kolejowym pomiędzy Podbrodziem a Dyneburgiem został, cztery osoby zostały wtedy uchwycone, trafiły one do więzienia na Łukiszkach w Wilnie. I tutaj mamy bardzo precyzyjny zapis, tak? Widzimy informacje o tym, że był to zamachowiec na kolei oraz informacje BB i datę. BB w języku, myśmy też musiały tego wszystkiego się nauczyć, musiałyśmy zwrócić się do naszych partnerów w centralnej placówce badania zbrodni narodowo-socjalistycznych w Ludwigsburgu, żeby nam pomogli rozwiązać te pewne skróty. I pan prokurator z tej centralnej placówki w Ludwigsburgu przysłał nam taki sporządzony przez Instytut Historii Najnowszej w Monachium spis wszystkich tak zwanego tajnego języka i Gestapo, i Policji Bezpieczeństwa. I od tego czasu zdecydowanie nam łatwiej szło, już potrafiłyśmy takie symbole, takie znaki rozczytywać. Akurat tutaj BB to oznacza bez Anderes, bez Essen, czyli specjalnie potraktowanym. Był to specjalny zapis na wykonanie kary śmierci i data, tak, tutaj w tym przypadku. Niektóre osoby, które miały taki zapis, nie wszystkie one zginęły, dlatego naprawdę trzeba bardzo na to uważać, za chwilę będzie tego przykład. Kolejna taka karta. Niektóre osoby otrzymywały, szczególnie po interwencji rodzin, informacje o zgonie. Tutaj żona Franciszka Turło, Anna Turło, zwróciła się do Komendatury Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, placówka zewnętrzna w Wilnie, z prośbą o wystawienie aktu zgonu. Został on wystawiony. Kim był Franciszek Turło? Był osobą, która pracowała w Wydziale Kolportażu Pisma Okręgu Wileńskiego Niepodległość. Proszę Państwa, to jest jeden też z kluczowych dokumentów, który posłużył nam identyfikacji osób i stworzeniu listy straconych w Ponarach. Jest to lista osób przekazanych z więzienia na Łukiszkach w Wilnie do osoby, która odbierała. Mógłby to być dowódca niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i tak najczęściej było. Mógłby to być dowódca oddziału specjalnego, tak jak w tym przypadku akurat. Widzą Państwo tutaj różne znaki. Administracja więzienna musiała sobie jakoś radzić, ponieważ niektóre osoby już zostały zwolnione. Tutaj niestety wskaźnik mi nie działa, żeby Państwu konkretne przykłady pokazać. Ale proszę zwrócić uwagę na te wykreślenia, zapisy. To wszystko było bardzo precyzyjne, tutaj nie było mowy o pomyłce. A na dole Państwo widzicie, tam gdzie jest to godło niemieckie, jest podpis Martina Weissa, czyli dowódcy oddziału specjalnego. I w przypadku, kiedy pojawiał się podpis Martina Weissa, no prawie była to 100% pewność, że te osoby zostały więzione na Ponary. I na dole też informacje rozmaite o zwolnieniu z aresztu, które osoby zostały już wcześniej zwolnione, które osoby na tej liście już nie figurują. No to wszystko musiałyśmy prześledzić, to wszystko trzeba było przetłumaczyć. To wymagało naprawdę bardzo, bardzo ciężkiej pracy, ponieważ pierwszą kwerendę, którą tutaj prowadziłyśmy z panią prokurator w Wilnie,
To był 2001 rok. Wraz z panem profesorem Jarosławem Wołkonowskim pracowaliśmy tutaj przez 3 tygodnie. Ja w momencie, kiedy będę pokazywała materiały śledcze, to państwu troszeczkę o tej pierwszej kwarantannie opowiem, jak to wyglądało. To jest bardzo ciekawy dokument potwierdzający to, jak bardzo trzeba uważać i być ostrożnym w tych sądach, kto został naprawdę stracony i w Ponarach, i w innych miejscach straceń. To wcale nie musimy mówić tutaj o Ponarach, możemy mówić o innych miejscach, o Piaśnicy, o wszystkich miejscach straceń, jakie są. To jest dokument dotyczący Polaka, Władysława Raczkowskiego. Teczka personalna tej osoby zachowała się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Jest to jedyna teczka personalna, jaka się zachowała. Władysław Raczkowski w marcu 1944 roku wraz z Jerzem Głazewskim czynnie napadli na dom pracownika, funkcjonariusza wileńskiego oddziału specjalnego Antanasa Granickasa. I w czasie tej, po tej napaści zostali ujęci, zostali przewiezieni na Ofiarną, tam przeprowadzono śledztwo i stwierdzono, że należą oni do jakiejś grupy oporu. Na początku trudno było stwierdzić do jakiej, dlatego zostali przesłani do placówki centralnej w Kownie. I placówka centralna w Kownie ustaliła, że należeli do grupy ruchu oporu Edwarda Kuleszy. Nam się niestety nie udało ustalić, co to była za grupa oporu, czym ona się zajmowała. Ale jaki był los Władysława Raczkowskiego? Jest BB, tak, bez NDRS, bez SN, no więc został stracony, został skazany na karę śmierci. Jest Kowno, więc byłoby podejrzenie, że został stracony albo w Forcie VII w Kownie, albo może został przewieziony do Wilna i stracony został w Ponarach. Ale jest też kolejna informacja, ona jest podkreślona na czerwono, jest KC Drei, czyli koncentracjonslager Stufe Drei, czyli obóz koncentracyjny trzeciego stopnia. I taki obóz był tylko jeden. To jest obóz Mauthausen-Gusen w Austrii. Myśmy się zwróciły z panią prokurator Rojowską do administracji tego miejsca pamięci w Mauthausen-Gusen i po kilku tygodniach dostałyśmy informację, że rzeczywiście Władysław Raczkowski i Jerzy Głazewski trafili do Mauthausen-Gusen i tam zostali straceni. Pani prezes wspominała o dzienniku Kazimierza Sokowicza. To jest strona z tego dziennika. Administracja okupacyjna bardzo dobrze przygotowywała się do administrowania tym terenem. Mieli swoje dzienniki rozporządzeń, mieli swoje zarządzenia. No, funkcjonowało to naprawdę w sposób doskonały. To jest jedna taka przykładowa strona z 1942 roku. Nie wszystkie te materiały się zachowały. One w tej chwili nie są w Wilnie, one są w Lipsku. Nie wiem dlaczego właśnie w bibliotece w Lipsku, ale tam są roczniki od 1941 do 1943. Brakuje tego 1944 roku. Was Politische Information, to już nie był dziennik rozporządzeń, to raczej były takie informacje o polityce na wschodzie, które zawierały takie ciekawostki jak sprawy gospodarcze, sprawy administracyjne, kulturalne, a także drukowane tam były nekrologi zmarłych oficjeli albo ważnych funkcjonariuszy SS albo Gestapo. Kolejnym źródłem jest przy badaniu, przy prowadzeniu badań i śledczych, i naukowych jest pismo, konspiracyjne pismo Niepodległość organu ziemi wileńskiej. To jest tak zwana kronika, z której też pewne rzeczy, pewne nazwiska, pewne fakty mogłyśmy do tych naszych badań sobie w ten sposób pomóc. Tak jak państwu mówiłam, były wydawane tutaj zarządzenia. Były one dwujęzyczne. Zawsze pierwsze było zarządzenie w języku niemieckim, obok było ono tłumaczone na język litewski. Są też takie, które są jeszcze tłumaczone na język polski. I proszę państwa, już przejdę do tych rzeczy związanych z odpowiedzialnością karną. To jest pismo, to jest protokół Komisji Nadzwyczajnej, która tutaj, Komisji Rosyjskiej, która tutaj po zakończeniu, po wycofaniu się Niemców zaczęła bardzo szybko działać w Ponarach. Ona przygotowała taki protokół. Chciałam też państwu powiedzieć, że nie tylko jest taki oficjalny protokół strony radzieckiej, ale także jest polskiego lekarza Stanisława Marburga. On jest przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. I to jest jedyny taki polski dokument, taki polski akt z tej ekshumacji, ponieważ pan Marburg był członkiem tej komisji, zachowało się dużo zdjęć właśnie w
w aktach śledztwa mamy dużo zdjęć z tego okresu, z tego momentu ekshumacji, które znajdowały się w zbiorach Stanisława Marburga. W 50 roku w Würzburgu rozpoczął się proces, w 49 rozpoczął się proces głównego sprawcy zbrodni w Ponarach, Martina Weissa i Augusta Heringa. Państwo widzieli, jaki był wyrok. Ale troszeczkę tu przy okazji, jak już mamy procesy niemieckie, to opowiem, jak ze strony tutaj Instytutu Pamięci Narodowej wyglądało pozyskiwanie materiałów z archiwów niemieckich. Ja osobiście wykonywałam kwerendę w Archiwum Federalnym w Berlinie, w Koblencji, w Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, w Archiwum Wojskowym we Freiburgu oraz Instytucie Historii Najnowszej w Monachium. Bardzo dużo przybiliśmy dokumentów i tutaj taką informację chciałabym przy okazji przekazać do Muzeum, Państwowego Muzeum Żydowskiego, że myślę, że możemy się tym podzielić z Państwem, że to jest materiał taki, który, takiego śledztwa, które zostało już zakończone i jeżeli Państwo byście mieli taką wolę, żeby się tym zapoznać, myślę, że mogłabym pośredniczyć i pomóc uzyskać dostęp do tych materiałów. Oczywiście w Gdańsku, na miejscu, gdzie one są zdeponowane, ale myślę, że byłaby taka możliwość. Po wojnie toczyły się procesy i jednym z pierwszych procesów był Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze i tutaj akurat widzimy prokuratora Romana Ryderko, który przedstawiał sprawę Ponar w czasie tego procesu. Jak Państwu wspominałam, w Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie w pionie śledczym w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, prowadzone były dwa śledztwa w sprawie zbrodni w Ponarach. Pierwszy, jak tu Państwo widzicie, to jest strona tytułowa tego śledztwa S1 na 2000 na ZN. ZN to znaczy, że to jest zbrodnia nazistowska. I to śledztwo dotyczyło zbrodni popełnionej na obywatelach polskich, narodowości polskiej w Ponarach, koło Wilna w latach 1947-1944. Drugie śledztwo o sygnaturze S87 na 06 na ZN dotyczyło zbrodni popełnionych na obywatelach polskich narodowości żydowskiej w Ponarach koło Wilna w latach 41-44. Dlaczego takie rozbicie? Dlatego, że pani na początku te śledztwa stanowiły jedność, całość, ale pani prokurator dokonała wyłączenia, ponieważ okazało się, że poza Ponarami śledztwo żydowskie zostało jeszcze rozszerzone o materiały dotyczące innych miejsc zbrodni popełnionych w gettach i na innych terenach, przede wszystkim w takim getcie jak Dukszyce, Duniłowicze, Małodeczno, Ośmiana, no jest dużo tych gett. Tego materiału zbierało się coraz więcej i to była bardzo duża trudność, żeby prowadzić w jednym śledztwie zarówno Ponary, jak i te zbrodnie popełnione na osobach narodowości żydowskiej w gettach. Dlatego to śledztwo zostało na dwie części rozbite. Śledztwo zostało zakończone prawomocną decyzją w 2008 roku i dopiero po zakończeniu śledztwa mogłam opublikować swoją książkę. Ta książka, to pani prezes pokazywała, Zbrodnia w Ponarach 1947-1944, ukazała się w Warszawie w 2008 roku. Ta książka była nominowana do najlepszej książki historycznej i naukowej 2008 roku. Więc dla mnie ogromne wyróżnienie i docenienie mojej ciężkiej pracy nad tą publikacją. Na kolejną książkę dotyczącą tematów wileńskich. No, tak się złożyło, że 10 lat minęło od pierwszej książki, ukazała się druga. Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-53. I ta pierwsza książka to jest moja praca doktorska, ta jest moją pracą habilitacyjną. Kilka zdjęć z okresu niemieckiej okupacji Wilna, to jest Katedra Wileńska. Przy ulicy Gedymina mieściła się siedziba niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. To jest zdjęcie z 1944 roku, kiedy się już Niemcy wycofali i wkroczyli Rosjanie. Tak wyglądały te budynki, były tak zniszczone. To są członkowie Wileńskiego Oddziału Specjalnego, czyli tego Ipatinga, byli z Sonderkommando. Są takie krzyżyki, Państwo widzicie. Dlaczego one są? Dlatego, że to były materiały śledcze, to była identyfikacja sprawców. No i tak właśnie to wygląda w pracy śledczej, że po prostu trzeba się wszystkiemu bardzo dokładnie przyjrzeć. Jest wiele, wiele elementów, bo poza materiałami typowo archiwalnymi są jeszcze zdjęcia, są przesłuchania świadków. I to jest naprawdę wiele elementów, które się składają na takie śledztwo.
Teren bazy ponarskiej był otoczony drutem kolczastym i była zawieszona, Niemcy zawiesili taką informację, miny zagrożenie życia. Wspominała Państwu o Komisji Nadzwyczajnej, która tutaj działała w Wilnie w 1944 roku w sierpniu. Ta komisja, w której był nasz polski lekarz Marburg, a to jest dół, kiedy już zostały wszystkie ciała z niego wydobyte. I tak wyglądały te doły, które mieliśmy okazję widzieć w Ponarach, to już po wojnie, po wycofaniu się już tej komisji, po zakończeniu jej prac, mieszkańcy Wilna mogli przyjść tutaj na teren polarskiej bazy i zobaczyć wyniki tych prac, mogli oddać cześć, pierwsze tutaj się msze rozpoczęły wtedy, mogli oddać cześć tym osobom pomordowanym. Jedną z osób, które były związane z tą bazą paliw płynnych w Ponarach, był Wiktor Iwanowski, ten pan był u nas przesłuchiwany, mieszkał w Szczecinie, już w tej chwili nie żyje, ale była to osoba, która była zatrudniona przy kopaniu tych dołów na paliwa płynne jeszcze z okresu pierwszej okupacji sowieckiej. I kilka zdjęć więzienia u Kiszka w Wilnie, już w tej chwili historycznego obiektu. Tak, rzeczywiście pani prezes, nie myślałam, że tak szybko zostanie zlikwidowane Łukiszki. Myślałam, że jak tu przyjadę kolejny raz do Wilna, to jeszcze Łukiszki będą funkcjonowały. Chociaż powiem szczerze, że w 2008 roku, jak promowaliśmy książkę właśnie Zbrodnia w Ponarach, to już wtedy były takie informacje, że Łukiszki już kończą swój żywot, że więźniowie zostaną przeniesieni do Prawieniszek. No, to się okazało, że jeszcze 10 lat było potrzeba, żeby to się tak naprawdę stało. To są jeszcze takie ryciny z okresu carskiej Rosji. Pierwsze ryciny, jakie się zachowały. A to są zdjęcia współczesne. Dzięki życzliwości i pomocy pana profesora Wołkonowskiego mogliśmy wejść na terenie Łukiszek. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale nam się udało. I kilka zdjęć właśnie z tego terenu Łukiszek. To jest taka sala przed wejściem do synagogi, do cerkwi. Cela. Powiedziano strażnik, że niewiele się tu zmieniło od okresu niemieckiej okupacji. Klatka schodowa. I takie pokazanie symbolicznie, jak wygląda Placa Historyka, to kładysk kartoteka z Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Tam spędziłam wiele miesięcy mojej pracy, nie tylko nad śledztwami wileńskimi, ale także nad śledztwami dotyczącymi Pomorza. I proszę Państwa, taką ciekawostkę chciałam powiedzieć, że od 2 lat na zasadzie międzynarodowej pomocy prawnej mam okazję pracować w archiwum Stasi, czyli w archiwum niemieckiej Służb Bezpieczeństwa. Na razie te archiwa nie są jeszcze publicznie udostępnione dla historyków, dla badaczy. Ja w ramach właśnie tej pomocy prawnej mam taką możliwość. I przyznam się, jeszcze nie badałam terenów byłego województwa wileńskiego. Na razie skupiam się na Pomorzu. Ale to, co odnajdujemy, jeżeli chodzi o Pomorze, naprawdę jest imponujące, jakie rzeczy przechowywała niemiecka służba bezpieczeństwa. Jak wiadomo, to była jedna z najlepiej działających na świecie służb bezpieczeństwa. I są tam materiały, które były przygotowywane do procesów prowadzonych przed Generalną Prokuraturą DDR. Są naprawdę imponujące. Mam zamiar w przyszłym roku, w tym roku już nie, ale w przyszłym roku mam zamiar także zająć się Wileńszczyzną, zobaczyć, co się zachowało z tego tutaj terenu, jakie procesy. Może następnym razem będzie okazja o tym trochę więcej powiedzieć. To dziękuję za część dotyczącą prezentacji. Teraz chciałabym tylko kilka słów, bo chyba dużo... Dobrze, bo już wiem, że dość dużo czasu zajęłam, nie chciałabym tutaj przedłużać. Proszę Państwa, ja tylko chciałam kilka słów powiedzieć o tej wystawie, która jest prezentowana w Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie. Ja dzięki tej życzliwości pana dyrektora miałam okazję zobaczyć i te plansze jeszcze wcześniej, niż teraz przyjechała. Wiem, że ta wystawa jest tak zwana tymczasowa, od 31 października 2018 roku funkcjonuje. Ale chciałam też Państwu przy okazji tutaj zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które moim zdaniem jako autorki 2 książek polskiego badacza należałoby troszeczkę doprecyzować i może troszeczkę, no nie wiem, ulepszyć. Przede wszystkim Państwo tutaj podajecie, że masowe mordy w Ponarach przeprowadzili członkowie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Oddziału Specjalnego Sonderkommando. Początkowo oddział liczył ponad 100 osób, z którego większość stanowili ochotnicy Litwini. Wśród ochotników znaleźli się również pojedynczy Rosjanie i Polacy.
Jako autorka książki Zbrodnia w Ponarach 47-44 oraz Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 39-53 muszę się do tego ostatniego zdania odnieść, gdyż jest ono moim zdaniem niedoprecyzowane. Wileński oddział specjalny, którego członkowie wykonywali egzekucje w lasach ponarskich, podlegał bezpośrednio niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. W jego skład wchodziło od 4 do 5 członków struktur Sicherheitsdienst i SS, wśród nich dowódca Martin Weiss, oraz od 45 do 150 ochotników, zwanych popularnie Shaulisami. Większość członków Sonderkommando była narodowości litewskiej, ale były wśród nich również osoby narodowości polskiej i rosyjskiej. Wszystkie osoby narodowości polskiej przed wstąpieniem w szeregi oddziału specjalnego zmieniły narodowość na litewską. Z zeznań oskarżonego Antanasa Granickasa wynika, że w oddziale tym służyło 3 Polaków. Władysław Bundhul przed wojną służył w polskim wojsku, ale już w 1943 roku otrzymał kartę powołującą do wojska litewskiego i zmienił również wówczas nazwisko na Vladas Butkunas. Józef Miakisz w 1939 roku służył przez kilka miesięcy w 85. Pułku Piechoty w Lwowie, a w lipcu 1941 roku, wstępując ochotniczo do oddziału specjalnego w Wilnie, zmienił nazwisko na Józef Miakiszus. Oraz Jan Borkowski. Od 1934 roku służył w 20. Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza w Nowych Święcianach, a w sierpniu 1941 roku wstąpił ochotniczo do Sonderkommando, zmieniając nazwisko na Jonas Barkauskas. Zatem wymienione osoby, choć były narodowości polskiej, w okresie niemieckiej okupacji deklarowały swoją przynależność do narodu litewskiego i same ochotniczo z pełną świadomością zgłosili się do służby w zbrodniczym oddziale strzelców ponarskich. Należy również pamiętać, iż po wojnie ze względu na polską narodowość Butkun, Miakisz i Borkowski byli sądzeni przed polskim wymiarem sprawiedliwości w 1973 roku. Ich sprawy toczyły się przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Ja może na tym zakończę, bo nie chcę tutaj zabierać głosu panu z Państwowego Muzeum. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pani doktor, dziękujemy. I proszę Państwa, za chwileczkę wysłuchamy wykładu, który został przygotowany przez historyków Państwowego Muzeum Żydowskiego imieniem Gaona w Wilnie, doktora Stanisława Stanisiulis i doktoranta Mantas Siksnianas pod tytułem Ponary 2019. Co nowego? Serdecznie zapraszam. Sveikinu kiekvieną valstybinio Vilniaus Gaono Žydų muziejaus vardu. Witam wszystkich w imieniu Wileńskiego Państwowego Muzeum Żydowskiego imienia Gaona. Pirmiausia, dėkuoju Marija Vela už pakvietimą, jog muziejus taip pat įtraukiamas į panerių šeimos bendruomenės organizuojamus renginius ir turi galimybę pasidalinti jau pasiektais rezultatais. I dziękuję przede wszystkim Pani Marii Wieluch za zaproszenie i oraz za to, że możemy uczestniczyć w organizowanych przez Rodzinę Ponarską przedsięwzięciach. Pradedamas šį trumpą pristatymą apie Panerių memorialo kompleksinį sutvarkymą. I na początku krótko zaprezentuję rekonstrukcję memorialu w Ponarach. Trumpai priminsiu keletą momentų, apie kuriuos jau buvo kalbėta praėjusio čia organizuotų konferencijų metu. I może przypomnę kilka momentów, kilka tematów, na które rozmawialiśmy tutaj podczas poprzednich konferencji. Reszty poprześć, kad muziejus bendradarbiaudamas su kitų institucijų atstovais įgyvendino 3 tyrimo topus. Już akcentowałam, że muzeum przy współpracy z innymi instytucjami realizował już 3 etapy badań, po kurių pasikeitė ankstesnis panerių masinių žudynių vietos supratimas. I te etapy badań, one zmieniły pojęcie miejsc masowej zaglady. Remiantis Lietuvos istorijos instituto archeologų Sauliumi Sarcevičiumi, vis aiškiau buvo matoma, kad paneriuose įkurta taip vadinama bazė. I na podstawie badań Sauliusa Sarcevičiusa coraz bardziej było widoczne, że ta baza, która była stworzona w Ponarach, bo nie šiaip masinių žudynių vieta, bet iki smulkmenų žmogaus apgalvotas ir realizuotas bei nuolat tobulintas žudymo fabrikas. To było nie po prostu miejsce zaglady, ale
przemyślana i realizowana i ciągle doskonalona, a faktycznie fabryka ceglany. Dėkus tyrimus nustatyta daug naujų objektų, duobių, buvusių pastatų vietų, kelių ir takų sistema, geležinkelio atšakos ir kita. I badania pomogły ustalić nowe obiekty, to znaczy doły, ścieżki, rozgałęzienia torów. Rastapės 100 skirtingų pobėdžių objektų. Faktycznie było znalezionych około 100 różnych nowych obiektów. Ir dalis naujai atrastų jau minėtų objektų yra ne muziejaus teritorijoje, todėl išeita kur kas toliau už priklausančios teritorijos ribų. Większość tych nowych znalezionych obiektów nie znajduje się na terenie, który należy do muzeum, tylko jest poza tym terenem. Šiuo metu žinoma, kad ta teritorija buvo kur kas didesnė ir galėjo užimti net 70 hektarų. Obecnie już wiadomo, że ten teren zajmował, był o wiele większy i zajmował prawie, mógł zajmować 70 hektarów. To było pogrębne z temu, z których było przedstawione wcześniej? Właśnie te tematy były przedstawione na poprzednich konferencjach. A teraz do nas już było, z przeniesieniu się kartą, z koncentruą się ties 2018-2019 roku projekty. A dzisiaj skoncentruję się bardziej na projektach, które mają być realizowane w 2018-2019 roku. Vienas pagrindinių klausimų, kuris turi būti išspręstas artimiausiu metu, būtent kurioje vietoje turi būti įrengiamas lankytojų centras. Jednym z podstawowych zagadnień jest zagadnienie działki albo terenu, gdzie ma być urządzone nowe centrum. Buvo tyrimi plotai, kuriuose potencialiai galėtų būti įkurtas muziejus, jau minėtas lankytojų centras. Faktycznie były trzy działki, na których może być urządzone centrum. Ir tyrimo metu įvertinu skirtingų sklypų istorinį kontekstą, išanalizavimus tyrimų duomenis, kartografinė medžiaga buvo prieita išvada, kad tinkamiausias sklypas yra sklypas, kuris priklauso uždarai akcinei bendrovei Folana. Po ocenieniu badań, po ocenie historycznego kontekstu tych terenów w ogóle zbadano i zdecydowano, że najbardziej odpowiednim byłby teren o adresie Agrastu 36, gdzie znajduje się, gdzie akurat działa spółka Faulana. Ir tai lėmė šie faktoriai, kad tenais nebuvo rasta jokių žudynių duobių. To jeszcze bardziej wspiera fakt, że tam nigdy nie było odkrytych żadnych dolów masowej zaglady. Lyginant su kitais variantais, daug didesnis sklypo plotas. I jeżeli chodzi o porównanie z innymi działkami, ta działka zajmuje o wiele większy teren. Vienas svarbiausių aspektų, jog sklypo viduje yra pravestos jau visos reikiamos komunikacijos, kuriomis būtų galima pasinaudoti. I również jednym z takich podstawowych aspektów jest to, że ta działka już ma gotowe komunikacje, które mogłyby posłużyć dla urządzenia nowego centrum. Tačiau šiam muziejaus siūlymui nebuvo pritarta. Ale ta propozycja nie znalazła poparcia. Po Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos įvykusio posėdžio 2018 metais spalio 16 dieną nuspręsta, kad pastatą tinkamiausia rengti ne minėtame Folonos plote, bet šalia jo. Po spotkaniu w kancelarii rządu Republiki Litewskiej, które odbyło się 16 października 2018 roku, zdecydowano, że centrum najlepiej urządzić nie w miejscu, gdzie akurat działa spółka, ale obok. Būtent čia mes matomose BRC sklypose. Ir po to, kuomet čia teritorija būtų kuomet šita teritorija būtų perduota žydų muziejui.
ale chodziło o to, że ten teren przed tym, niż to wszystko będzie realizowane, musi być przekazany w gestię muzeum. Tačiau svarbu paminėti, kad tai yra tik tai variantai, kol kas galutinis sprendimas nėra priimtas. Warto też zaznaczyć, że to jeszcze jest tylko w planach i ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. Taigi būsimo lankytojų centro vietos klausimas turėtų būti sprendžiamas artimiausiu metu. Dlatego też miejsce, gdzie w przyszłości będzie to centrum, ma być to zagadnienie ma być rozstrzygnięte w najbliższym czasie. Po įvykusio 2018 metais posėdžio tarpžinybinės komisijos nutarimu Panerių memorialo kompleksinį sutvarkymą nuspręsta rengti skirtingais etapais. Po spotkaniu komisji specjalnej w 2018 roku na temat właśnie memoriali w Ponarach zdecydowano prowadzić reorganizację tego terenu poprzez trzy etapy. Pirmiausia reikalinga tikslinti Panerių memorialo sklypo ribas, parinkti reikiamas teritorijas, kuriuose aptikti nauji objektai. Więc pierwszy etap to przede wszystkim trzeba ustalić bardzo dokładne granice tego terenu memorialu w Ponarach. Taip pat bus organizuojamas Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto tarptautinis konkursas. Również ma być ogłoszony, organizowany międzynarodowy konkurs idei urządzenia tego memorialu w Ponarach. Šio tarptautinio konkurso rengimas ir skelbimas yra vienas tarp pagrindinių šiuo metu esančių uždavinių. I faktycznie urządzenie, ogłoszenie tego konkursu w dobie obecnej jest naszym najważniejszym zadaniem. Savo idėjas kviesime siūlyti ne tik architektams iš Lietuvos, bet ir kitų šalių, to pačiu Lenkijos. I propozycje, idei urządzenia memoriali w Ponarach oczekujemy nie tylko od architektów z Litwy, ale również od architektów i z Polski, i innych państw. Tačiau dar laukia keletas kitų darbų, kurie turi būti gyvendinti šiek tiek anksčiau. Ale przed tym jeszcze na nas czeka kilka zadań, które musimy zrealizować trochę wcześniej. Tačiausiai jau šiandieną pastebėjote, kad jau pradėta Paneriuose vykdyti menkaverčių krūmų kirtimo darbai. Jeżeli ktoś gdzieś był w Ponarach, to na pewno zauważył, że już dzisiaj tam odbywa się wyrąbanie takich drobnych krzemów. Planuojama iškirsti maždaug apie 11 hektarų, tai yra menkaverčius krūmus iškirsti. I no, w przyszłości planuje się oczyścić od tych krzewów taki duży teren około 11 hektarów. Ir tuo siekiama išryškinti teritorijos istorinį reliefą, naujai atrastus objektus. I tym właśnie dążymy do odtworzenia historycznego zarysu tego terenu. Ir taip pat šiemet bus įrengta papildomų stendų, kurie visiškai kitokio formato nei iki šiol buvę. I jeszcze w tym roku mają być zainstalowane nowe plansze, które będą bardzo różniły się od tych, które były dotychczas. Dabar esančios informacinės lentelės yra tik laikinas variantas. I mimo, że już są, to one też mają charakter tymczasowy. Tačiau šie nauji stendai bus statomi palaipsniui, ne visi iš karto. I wszystkie te plansze będą zaprezentowane stopniowo. Kolega iš muziejaus, Stanislavas Stasiulis, šiuo metu intensyviai dirba ties šiuo projektu. Mój kolega z muzeum, Stanislavas, intensywnie akurat teraz nad tym pracuje. Ja taip pat rengiami keturiomis kalbomis, lietuvių, anglų, lenkų ir hebrajų. Te plansze są przygotowywane w czterech językach, w języku litewskim, angielskim, polskim i w języku hebrajskim. Ir naujojo lankytojų centro ekspoziciją taip pat planuojame rengti keliomis kalbomis. Ekspozycja nowego centrum również planuje się urządzić w kilku językach. Ir taip pat tikiu, jog rengiant naują ekspoziciją bus reikalinga ir
panerusi mos pagalba. I myślę, że urządzając tą nową ekspozycję, będziemy również potrzebowali pomocy rodziny Ponarskiej. Jak i bet kokia medžiaga, archiviniai duomenys, dienoraščiai, kiti šaltiniai laukiami. Także dowolny materiał, jakieś źródła, dzienniki, listy, wszystko jest bardzo chętnie, będzie bardzo chętnie widziane. Ir grįžtant prie tyrimų temos, didžioji dalis jų jau atlikta. Wracając do tematu badań, mimo że większa część już za nami. Tačiau artimiausiu metu dar kai kurios detalės bus tikslinamos. Ale niektóre szczegóły potrzebują jeszcze udokladnienia. Todėl 2019 metais numatyta vykdyti geofizikinius ir kitus papildomus tyrimus Panerių memorialo teritorijoje. I dlatego też na terenie memorialu w Ponarach w 2019 roku planujemy jeszcze przeprowadzić dodatkowe badania geofizyczne oraz inne. Yra numatyti tyrimams trys plotai, tačiau detaliau kaip pavyzdį aptarsiu tik tai vieną iš jų. Są w planie trzy działki, ale bardziej szczegółowo omówię jedną z nich. Istoriniuose šaltiniuose prieš kurį laiką buvo aptiktas Kauno duobės įvardinimas, kurį pateikė vienas iš degintojų brigados narių. W źródłach historycznych pojawia się nazwa dolu Kowna, którą przekazał jeden z brygady spalaczy. Manome, kad ši duobė galėtų būti netoli stovėjimo aikštelės. Jest takie zdanie, że ten dół mógł znajdować się nieopodal parkingu. Tačiau tai parodys tyrimo rezultatai. Ale to oczywiście pokażą jeszcze badania. Labai tikėtina, kad vykusios akcijos metu, kurią labai detaliai prašė gerai žinomas Juzef Mackevič, atvesti Panerių žydai buvo sušaudyti būtent šioje vietoje. Możliwe, że właśnie tak jak w swoich dziennikach pokazał i dokładnie opisał Józef Mackiewicz, Żydzi, którzy byli dowożeni do Ponar, rozstrzelani byli akurat w tym miejscu. I to jest możliwość dokładnie ustalić miejsce zagłady mieszkańców Małego Getta. Ši prielaida galutinai pasitvirtins arba ne po atliktų tyrimų. I to oczywiście potvirdži się albo nie po badaniach. Taip pat į planus yra įtrauktas dar vienas projektas parengti monografiją apie Panerius. W projekcie, w planach jest również przygotowanie monografii o Ponarach. Kuri taip pat turėtų būti rengiama artimiausiu metu. I to również planujemy zrobić w najbliższym czasie. Ir dar prie atliekamų tyrimų pridėsiu, kad taip pat bus bandoma nustatyti autentiškus medžius, kurie augo tuo metu ir kiek jų yra išlikę šiuo metu. I jeszcze dodam, że do tych badań, które odbywają się, dodają się jeszcze poszukiwania albo ustalenia, które drzewa były już w tamtym, rosły już w tamtym czasie, kiedy akurat w czasie II wojny światowej. Jak projekt jest po ipsniu juda pirmin. Dlatego też projekt stopniowo rusza do przodu. Jakie tikėti tiesiog numatyti etapai bus įgyvendinti sklandžiai ir siekiant geriausio rezultato. I mam nadzieję, że kolejne etapy będą realizowane gladko i będziemy dążyć do najlepszego wyniku. Jak kiekvienos upų grupės istorija būtų pristatyta tinkamai, atsižvelgiant į visas Panerių aukas. I będziemy dążyć do tego, żeby każda grupa historyczna była godnie przedstawiona w kontekście wszystkich ofiar w Ponarach. Ir galutinė viso projekto įgyvendinimo data yra 2024 metai. Ostateczna data realizacji projektu to 2020 rok. Taigi ties šiuo momentu šį trumpą pristatymą baigsiu ir jeigu dar turėsit papildomų klausimų, mes kartu su kolega Stanislavu galėsime jūs atsakyti. Więc na tym skończę swoje przemówienie i jeżeli u Państwa są jakieś pytania, to z kolegą Stanisławem mam nadzieję, że na nie odpowiem. Ačiū. Dziękuję bardzo.
Myślę, proszę Państwa, że wypowiedź przedstawiciela muzeum powiała optymizmem co do przyszłości i historii. Zapraszam Pani doktor na pytanie. Ja mam takie pytanie do Pana. Ja bym prosiła Panią o pomoc w tłumaczeniu. Czy Pan rozumie, tak? Odnośnie właśnie dostępu do śledztwa polskiego. Pan wspominał, że będziecie zainteresowani także materiałami, które jest sprawy z Rana Polska. Ja mogę zadeklarować, że mogę Państwu ułatwić taki dostęp do naszych materiałów śledczych. To jest około 60 tomów. Za szybko? Dobrze, to ja może powiem, a Pani później to jakoś skróci, czy teraz już? Jūs minėjote, kad labai jums padėtų tą medžiagą, kurią mes turime, tai aš jau dabar galiu deklaruoti, kad aš padėsiu jums su tą medžiagą ir turiu prieigą prie 60 įvairių to laikotarpio liudijančių tomų. Każdy tom to jest około 200 kart, więc łatwo obliczyć, prawie 18 tysięcy kart. Kiekwienas tomo z tej 200 no puslapio kažkur, tai, tai galite paskaičiuoti, kad tai bus labai daug. Są to zeznania polskich świadków, są to nasze materiały jeszcze z okresu krótko po wojnie. Te osoby też były przesłuchiwane. Są to materiały z archiwów niemieckich. Może coś Państwa zainteresuje, może do czegoś Państwo nie dotarliście. Te įvairių žmonių liudijimai, kurie buvo surašyti, tai daug labai vokiečių archyvų medžiagos. Galvoju, kad gal jūsų ką nors iš to sudomins. A druga kwestia, jeżeli już mam mikrofon, to chciałam jeszcze Pana zapytać, to mnie bardzo zainteresowało. Dlaczego Państwo uważacie, że osoby narodowości żydowskiej z małego getta zostały rozstrzelane w innym miejscu? Turint dar mikrofoną, to ja noriu paklausti vis dėlto, kodėl Jūs manote, kad žmonės iš mažojo getto galėjo būti sušaudyti būtent ten kitoje vietoje? Ačiū labai, reiškia laukia daug darbo. Dziękuję bardzo. Taigi, kalbant apie mažuosius getus, tai nėra remiamasi tiesiog vienu šaltiniu, tai yra skirtingų šaltinių kombinacija, pagal kurią ir daroma šitą išvadą. Mówiąc o małych getach, to przeważnie opierają się ludzie na jednych źródłach, a nie na kombinacji różnych źródeł. Ir tie duomenys sutampa tiek su degintųjų brigados narių parodymais ir tiek su tų žmonių, kurie dalyvavo parodymais. Ta vieta, būtent viskas krypsta į tą vietą. Taigi mes dar galutinai netikėme, kad ten įvyko, todėl ir vykdome šie tyrimai, norint patikslinti. Jeszcze nie mamy ostatecznego werdyktu, że rzeczywiście to wszystko odbywało się w tym miejscu, ale zeznania z brygady tych spalaczy prowadzą właśnie w tym kierunku i zeznania świadków, które też właśnie wskazują na to miejsce. Można wiedzieć konkretnie Abrahama Blazera, o kim Pan mówi, kto z tej brygady palaczy był tam? Konstantinas Potaninas ir Zaidelis. Ir dar Mordechajus Zaidelis. Du žmonės, kurie vardina ten šios dabės egzistavimą. Mordechajus Zaidelis ir Konstantinas Potaninas. Jie liūdė apie šią duoną. Jau apie dvą nazvisko važinį. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, proszę Państwa, że tą ważną, znaczącą rozmowę możemy przenieść w kuluary jeszcze. Natomiast poproszę jeszcze, mamy ostatniego referenta. Będzie to eurodeputowany z ramienia Sejmu Republiki Litewskiej Emanuelis Zingeris. Możemy prosić, czy jest obecny? Nie ma, tak? Dobrze. Proszę Państwa, tak powoli, jak gdyby nasza oficjalna część całodziennych dzisiaj uroczystości dobiega końca. Ocalić od zapomnienia to jest jak gdyby główny cel, któremu przyświeca działalność Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Jak słyszeliście Państwo, widzieliście dzisiaj z tych referatów, drogi do tego celu są bardzo różne. Pomniki, tablice, krzyże, uroczyste msze, pamięć o mogiłach,
konferencje, liczne publikacje, liczne kontakty z urzędami, z instytucjami, z muzeami, z naukowcami. To bardzo długa droga. Trzeba wielkiej determinacji, aby szukać tak różnych dróg na dotarcie do prawdy, ale takiej prawdy, którą usłyszałby nie tylko cały świat, ale co najważniejsze, tą prawdę zechciał zaakceptować. Bardzo dziękuję dzisiaj Państwu w imieniu Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej za przybycie. Poproszę teraz Panią Prezes Marię Wieloch i Wiceprezesa o złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy ponarskiej, a Państwa tu obecnych zapraszamy na catering i na rozmowy w kuluarach. Bardzo dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, zapraszamy, kto ma ochotę przejść, również złożyć wiązankę, towarzyszyć nam tej uroczystości złożenia. Bardzo prosimy. Także zapraszamy na ciepłą herbatkę, kawę i na rozmowę w kuluarach.